dawno temu, zanim wszystko diabli wzięli, księżyc był dosyć spokojnym miejscem. Ale wtedy mały miś, ukochany pluszowy zwierzak bogini księżyca, uciekł z jej dwoma cennymi przedmiotami – kalibrusem, świętymi nożycami i czarnym księżycowym kamieniem. Przybrał złowrogi tytuł misia bandziora królewskiego. Wkroczył do zamku bogini, rozbił biały księżycowy kamień na kawałki. Dawno, dawno temu? Wcale nie tak dawno! Księżyc należy do mnie! Teraz opowiadaj, jaki jestem dobry! Tak, tak, oczywiście. Nikomu nie przeszkadzało obalenie bogini księżyca. A wspaniały i potężny miś bandzior królewski... Tak lepiej. Rozdał fragmenty białego księżycowego kamienia służącym mu generałom. Ach tak, kolejne 3 lata były dosyć wyjątkowe. Od czego zacząć? Miś został nowym, bezwzględnym władcą Królestwa Księżyca i chciał, aby tak pozostało. A więc co noc porywał dusze dzieci i zamykał je w drewnianych marionetkach, które miały bronić zamku Płaczewo. I choć dzisiejsza noc nie była wyjątkiem, okazała się być bardzo wyjątkowa. Och, biedactwo! Spójrz, Inyang! Kolejny dzień, kolejna dusza! Tak, biedactwo, ależ ty jesteś zła. Ile jeszcze dzieci miałoby zostać poświęconych, zanim zrozumiesz, że marnujesz czas? Jeszcze jedno nie zaszkodzi, a później kolejne. Ile trzeba, bylebym tylko zdobyła kalibrus! Słodko. Gdy nasz nieszczęsny bohater się ocknął, miś trzymał go już w swych szponach. Kutaro! Kutaro! Twa dusza została wezwana na mój rozkaz. Kutaro, będziemy kumplami? Aż do smutnego końca? Cudownie. Kolejny osioł, który posiał głowę w brzuchu misia bandziora. Słuchaj, biegając bez głowy będziesz miał problem. Nie umieraj, będę miał mnóstwo roboty ze sprzątaniem. Musimy ci znaleźć jakąś głowę. Co by tu wymyślić? A cóż to tam tak grzechocze? Garnek, a co mi tam? Nada się pięknie. I gotowe. Takie garnki mogą ci się przydać. Wyglądają dziwnie, ale często kryją użyteczne głowy. Dotykasz i wypada coś ciekawego. Prawdę mówiąc, taki przyjemny dzieciak powinien mieć co najmniej 2 głowy, bo co 2 to nie jedna. Jest kolej. Widzisz? Miałem rację. Do diaska! Co robię źle? Nie jestem dość potężny? O, uwaga! Szybko, podnieś go. A teraz najważniejsze. Jeden fałszywy ruch, a głowa spadnie ci z ramion. Jeśli natychmiast jej nie podniesiesz, straci moc magiczną i
A więc pamiętaj, jeśli stracisz głowę, natychmiast ją podnieś. Ach, jeszcze jedno. Księżycowe iskry. Popatrz. Voilà, oto księżycowe iskry. Zbierz ich setkę, a odzyskasz życie, nawet jeśli stracisz wszystkie swoje głowy. Szukajmy dalej. Fuj, majciuchy wiedźmy. Jeśli chcesz przeżyć, koniecznie szukaj księżycowych iskier. Miś Bandzior wciąż się wścieka. Jo, zarwacie! O, patrz tam, widzisz symbol głowy? Posłuchaj, w każdej głowie tkwi cząstka magii. Głowy reagują na obiekty o podobnych właściwościach. Przekonaj się sam. Najpierw wybierz właściwą głowę. Teraz użyj jej magii. Tak czy inaczej, miałbym oko na te symbole głów. Może być różnie. No proszę, nic dziwnego, że są tacy szczupli. Jaki śliczny! Witaj, rozgość się! Ruszajcie i przyprowadźcie go do mnie! Lepiej idź za tymi widłami. Wiedźma nie lubi długo czekać. Szybciej! Te widły są tak samo pokręcone jak wiedźma. Ostrzegałem. Lepiej ją podnieść. Będziesz miał kłopoty, jeśli zgubisz głowę. Przejdź przez tę bramę i ruszaj do kuchni. Nie myślcie sobie, że Kutaro był jedynym nieszczęśnikiem. Kuchnia była już pełna biedaków, których miś Bandzior Królewski wyciągnął z łóżek. Te biedne dzieci miały karmić kapryśnego króla, a to było zadanie nie do wykonania. W końcu jego apetyt na jedzenie był tak ogromny, jak apetyt na władzę. Ostrożnie, bo się sparzysz. Księżycowe iskry, tylko się nie popasz, chwytając je. Wyobraź sobie, że jesteś jednym z tych bachorów i codziennie jesteś ugniatany, tarkowany, obierany, gotowany, marynowany, topiony, siekany i ucierany. Albo, jeśli masz szczęście, tylko panierowany i duszony. Za zapach. Aż trudno uwierzyć, że to wiedźma tak gotuje. A to był mój obiad. No wiesz, w każdej główce jest iskra magii. No rusz łepetyną. Aha, to znowu ten symbol głowy.
widzisz, jak zmiana głowy wpływa na zmianę świata? Dosłownie! Pośpiesz się, inaczej będziesz miał problemy z wiedźmą. A jeśli wiedźma, ona się o której wściekli, mówi latający kot, to utrata dłonięta czarodziejka nazwiskiem Esma Potts. Zdawałoby się, że ktoś tak biegły w posługiwaniu się kotłem będzie świetnie gotował. Niestety tak nie jest.